Ostatnio gruchnęła wieść, że Maciej Orłoś i Joanna Twardowska-Orłoś podjęli decyzję o rozwodzie. Para wzięła ślub w latach 90. i doczekała się dwójki dzieci, syna Jakuba i córki Melanii. Dziennikarz miał już kilka miesięcy temu wyprowadzić się z domu. Tak, to prawda, ale nie chcę o tym rozmawiać. To moje życie prywatne, o którym nigdy nie lubiłem rozmawiać, skomentował Super Expressowi. Jeden z tygodników podaje, kto jest rzekomą nową wybranką Macieja Orłosia. Okazuje się, że to znana prezenterka, lubiąca dojrzałych mężczyzn z doświadczeniem. Wieści o tym, że były prezenter TVP wyprowadził się z domu, krążyły już od jakiegoś czasu. Mówiono, że mieszka na warszawskim Gocławiu z młodszą o 23 lata dziennikarką. Nikt jednak nie wiedział, o kogo chodzi. Chodzą słuchy, że nową wybranką prezentera jest Paulina Koziejowska, 38 litrów, która 3 lata temu była związana z aktorem Jackiem Borkowskim, czytamy w Rewi. Paulina Koziejowska to była prezenterka Superstacji, prowadziła też program Bywanie na dywanie w Nowa TV i SKTV. Popularność przyniósł jej dopiero związek z Borkowskim. Gdy wydawało się, że u jego boku zagrzeje miejsce na dłużej, rzuciła go i, jak pisały gazety, wróciła do byłego partnera. Mówiło się nawet o ślubie. Ukochany, z którym planowała spędzić resztę życia, niespodziewanie zmarł. Prezenterka w wywiadach opowiadała, że doświadczenie to zmieniło jej światopogląd i podejście do życia. Teraz inaczej patrzy na rzeczywistość, stara się zrozumieć każdego człowieka, co wcale nie jest proste. Według informacji Rewi Maciejem Orłosiem jest ponoć zachwycona. Towarzyszy Maćkowi w służbowych wyjazdach. Choć jest bardzo dyskretna, to zdjęcia z różnych pięknych miejsc można odnaleźć na jej profilu w internecie. Podobno dziennikarz dużo serca wkłada teraz w urządzanie wspólnego gniazdka. Ostatnio miał kupić komfortową kanapę. Na wspólne zimowe wieczory jak znalazł. Dziennikarz na razie nie odniósł się do rewelacji brukowca.